Hej, siemano ludzie, z tej strony witam was serdecznie w kolejnym odcinku, a tym razem rozegram sobie mecz Polska-Urugwaj, to znaczy rozegram. Włączę tutaj symulację, dlatego że nie chciałem grać Polską, no bo wiadomo, będą większe szanse, że wygram, a tak sobie obejrzę razem z wami mecz, będę sobie komentował. Chciałem rozegrać go saszetkami, ale nie miałem za bardzo jakimi, dlatego włączę sobie tutaj symulację. Taką symulację już robiłem kiedyś na live'ie, bardzo fajnie to wyszło. Więc zobaczymy. No tutaj Robert Lewandowski. Lewandowski oczywiście dzisiaj nie będzie grał. No ale zobaczymy. Może wynik się sprawdzi. Polska, Urugwaj. No i zobaczymy, jaki wynik tutaj padnie. Może akurat padnie taki jak naprawdę. Dzisiaj mecz oczywiście o godzinie 20:45, o ile się nie mylę. No tutaj komentatorów sobie wyłączyłem. Ci panowie tutaj niech sobie odpoczną, nie będą nam przeszkadzać. No i zobaczymy zaraz, jaki wynik na live'ie. O ile pamiętam, to tam chyba dogrywka była i Polska w karnych wygrała, ale tutaj nie będę robił dogrywki. Jeżeli będzie 0-0, no to trudno. Tak zakończymy mecz. Jest Lewandowski, szczęsny, Glik. No taki skład na pewno dzisiaj nie będzie grał. Dobra, o jest i Suarez. No ale zobaczymy w tym meczu, kto będzie lepszy, czy Lewandowski, czy Suarez. Lewandowski już tam podchodzi do piłki, mamy tutaj sędziego. No i Robert tutaj czeka na gwizdek. No i zaczęło się. Ja trochę tutaj wyciszyłem trybuny, żeby za głośno nie było, żeby było mnie słychać. No i na razie Polacy tutaj szybko idą do ataku. No i czy coś z tego będzie? Zaraz zobaczymy. Grosicki tam był przy piłce. Dalej przy piłce. Czy będzie dośrodkowanie? Oj, no tak to raczej bramki nie strzelą. No, jestem ciekawy. Na live chyba było 0-0, a ja nie pamiętam. Ale zobaczymy na odcinku, jak będzie. A tu Polacy na razie coś cisną. Piszczek przy piłce. Podanie do Roberta Lewandowskiego. Dalej Piszczek. Błaszczykowski. No i powinien tutaj dośrodkować, ale nie wiem, na co on tu czekał. Krychowiak, Zieliński. No i niestety Polacy tracą piłkę. Ale dalej przy piłce jest Polska. Robert tu oddaje piłkę. Jest Robert przy piłce. Piszczek. No i strzelaj. Nie, jeszcze nie. Nie wiem, tutaj próbują coś Polacy, ale coś tak ciężko tu idzie. Ale podanie. No i strzał na bramkę, ale bramkarz broni, ale ładna akcja. Mogło być 1 do 0. A teraz Urugwaj idzie do ataku, ale Polacy przyjęli piłkę. Możecie napisać w komentarzu oczywiście, jaki wynik obstawiacie. Ja tutaj obstawiam 1-1. Oczywiście mówię o tym prawdziwym meczu. Obstawiam 1-1, remis. A zobaczymy, jak będzie teraz aut dla Urugwaju. No i możecie zostawić łapeczkę w górę, jeżeli kibicujecie Polakom. Zobaczymy, ile łapeczek w górę będzie. Ile osób będzie tutaj za Polską. Ale teraz tutaj widzę Urugwaj, ale Polacy wybijają piłkę. Pisaliście, żebym zrobił ten mecz z saszetkami, ale nie miałem jakimi saszetkami zrobić. Także zrobiłem sobie taką symulację. Ale nawet fajnie się ogląda takie mecze, jeszcze jakby były bramki. No ale zobaczymy. Na razie Polacy mieli jedną okazję tutaj, żeby strzelić gola. Teraz mają znowu okazję. Oj, tam była piłka do Roberta, ale niestety. Oj, co tam było? Tam był chyba faul. Nie. Out.
Grosicki, o, coś długo nie mógł się zabrać do tej piłki, nie wiem, na co on tam czekał. No, także piszcie w komentarzu, jaki wynik obstawiacie. No, dalej Polacy tu coś cisną, no i niestety tracą piłkę, teraz Urugwaj, ale nie, dokładne podanie. I Polacy dalej cisną. Może coś strzelą. Jest Robert przy piłce, ale ją oddaje. Może teraz? Aj, chciał się obrócić i strzelać, ale niestety obrońca zabrał mu piłkę. I teraz Urugwaj, ależ tam poszedł Suarez, ale niestety nie dobiegł do tej piłki. I Polacy przy piłce. No ja niestety tego meczu dzisiaj nie będę oglądał, bo będę jechał z żanką do niej do domu. Także no meczu raczej nie obejrzę. Może na końcówkę zdążę. Chociaż nie, może powinienem zdążyć chyba chociaż na drugą połowę. No i teraz Suarez przy piłce, ale tutaj dużo obrońców, więc chyba nic z tego nie będzie, ale coś próbuje ten Urugwaj. Ojojoj, ciężko teraz będzie. Jest akcja dla Urugwaju. Ojojoj, tam prawie faul był. Ale ryzykownie to zrobili. A nawet nie zdążyłem zobaczyć, kto to odebrał piłkę, ale to było ryzykowne. Suarez. No i Błaszczykowski do Zielińskiego. I biegnie Robert, ale tutaj niestety był sam. Błaszczykowski. No dawać Polacy. 42 minuta. Zaraz się skończy pierwsza połowa. Ja sobie tutaj ustawiłem na 5 minut, żeby za długo nie było. No teraz Urugwaj. I Polacy znowu przy piłce. No i czy coś z tego będzie? No wiadomo, że symulator to inaczej gra niż tak jak ja bym grał. No ale bez sensu, bo na pewno grałbym Polską, to więcej by było akcji, prawdopodobnie bym wygrał ten mecz. A tak to przynajmniej możemy sobie zobaczyć. No i koniec pierwszej połowy, 0 do 0. 0 do 0, o jest Robert. Szkoda, że dzisiaj nie zagra, ale 0 strzałów, zobaczcie. Coś słabo. No ale przejdziemy sobie teraz do drugiej połowy. Strzały. Polska miała 2, Urugwaj 0. Strzały celne, Polska 2. Posiadanie piłki 59-41 dla Urugwaju. Przejęcia 4 dla Urugwaju, 0 dla Polski. Bez kartek. Dobra. Wznawiamy mecz. Druga połowa. Może w tej połowie coś wpadnie. No, chyba że będzie remis, no to trudno. Oczywiście mecz Polska z Meksykiem też coś takiego zrobię. No bo też za bardzo nie ma czym robić meczu w sensie kartami. Oj, oj, oj. No i Polacy przy piłce. Ale coś ciężko to im idzie. Ale idą do przodu. Piszczek, Błaszczykowski, Krychowiak. Wydawaj tam do przodu. No pięknie. I teraz dośrodkowanie. Aj, niestety. Ale jeszcze tutaj Piszczek przy piłce. Krychowiak, Błaszczykowski. Ależ to ładnie zrobił. Ależ ich tam miesza pięknie Błaszczykowski. I teraz strzał na bramkę. Aj, nie ma gola. Tam był słupek. Ależ ładna akcja, mogła być bramka, no ale niestety, dalej 0-0. No ale można powiedzieć, że Polacy tutaj są lepsi. Ale jeszcze druga połowa się nie skończyła. Teraz Urugwaj. Ależ tam była akcja, szkoda, no słupek. Nawet nie zdążyłem zobaczyć, kto to strzelał. No i teraz Urugwaj, ale Polacy tutaj pięknie wychodzą. No ale tam oczywiście no Robert nie ma szans sam. Musi poczekać, aż ktoś podbiegnie do przodu. Podanie do Krychowiaka.
Zieliński, teraz Piszczek biegnie do piłki, Błaszczykowski. No i dawaj tam do Piszczka, no co jest? O, dobrze. No i... Aj, no nie tak. Piszczek tam chciał podać do Krychowiaka. Mamy zmianę. Błaszczykowski schodzi, Makuszewski wchodzi. No i w Urugwaju też mamy zmianę. No idą Polacy. I teraz dośrodkowanie i... Ajajaj. 63. minuta. Dalej 0-0. No mogłaby być tu jakaś brameczka. Polacy byli blisko. Czyżby był remis? Ale jeszcze nie, jeszcze się druga połowa nie skończyła. Tam Krychowiak przy piłce. Piszczek. Mączyński do Lewandowskiego. No, no i strzelaj! Strzel! Ale się obrócił. No i co dalej? No, wycofali piłkę do tyłu. No i teraz. Nie. No. I strzelaj, Robert! Ajajaj. Siedemdziesiąta minuta. No, ale można powiedzieć, że Polacy są częściej przy piłce. I do przodu, do Roberta. Ależ to on tam zapierał się. Tylko, że bez piłki. A ludzie chyba niezbyt zadowoleni, bo tak słyszę tam niezadowolenie na trybunach słychać. Dawaj, Szczęsny, do przodu. Ajajaj. Jak oglądam sobie ten meczyk i takie mam wrażenie, jakbym naprawdę oglądał mecz. Dobiegnie? Dobiegł. Mączyński. Zieliński. Lewandowski. No i tutaj niedokładnie. 80. minuta. Jeszcze 10 minut meczu. Czyżby było 0-0? No jeżeli będzie remis, no to tak jak mówiłem, dogrywki ani tutaj karnych nie będę robił, bo to jest mecz towarzyski, więc jeżeli tak się skończy, no to trudno. No i zobaczymy, jak będzie wyglądał prawdziwy mecz. Teraz Urugwaj tutaj przy piłce. Czy coś z tego będzie? Uwaga! No już myślałem, że będzie strzelał. Mogli to strzelać. Ależ tam pykali sobie tą piłeczką. 87. minuta. Mamy kolejną zmianę. Góralski? Mączyński schodzi. A tak samo zmiany robią z Urugwaju. No i Szczęsny tutaj od bramki. No i dawać Polacy do przodu. Dawać, dawać. I do przodu. No nie tak. 90. minuta. 2 minuty doliczone. No i będzie chyba 0-0. Ale jest jeszcze szansa. Jest szansa. Dawaj. Dawaj. Strzelaj. Strzelaj. No. No po co on to podawał? Mógł strzelać. No ale niestety. Koniec meczu. Koniec meczu, mordeczki, więc... Tutaj meczyk kończy się wynikiem 0 do 0. Dogrywki nie robię, karnych nie robię. Tak się zakończy ten mecz tutaj. A zobaczymy o godzinie 20:45, jak Polacy zagrają. Oczekamy jeszcze chwilę, zobaczymy, może będzie ta powtórka, gdzie tu był ten słupek. Tutaj Polska też miała szansę. Ale tam mu między nogami przeleciało. O, tu jest chyba ta akcja. Łaj, ale to tak jakby leciało w stronę bramki. No niestety nie wpadło. Tutaj też. Trudno. 0 do 0. Polska, Urugwaj. To było na tyle w tym odcinku, mordeczki. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się i miłego oglądania.
meczu Polska-Urugwaj. Trzymajcie się, cześć!